trwają wciąż jeszcze uroczystości, główne uroczystości z okazji Dnia Święta Konstytucji 3 maja w historycznym miejscu na Placu Zamkowym w Warszawie. A my łączymy się z kolejnym gościem, pan profesor Jerzy Miziołek, historyk sztuki. Będzie nam teraz opowiadał o kwestiach historii, historii sztuki. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry panu, witam wszystkich oglądających Telewizję Republika. Panie profesorze, wszystkie wielkie wydarzenia związane z historią, istotne dla świadomości narodowej, tożsamości narodowej, one znajdują swoje odbicie w sztuce, w sztukach plastycznych. Takim wielkim twórcą XIX wieku, którego znamy wszyscy, bo reprodukcje jego obrazów wiszą wszędzie, są we wszystkich podręcznikach, był Jan Matejko. No i trudno, ciężko się dziwić temu, że Konstytucja 3 maja również znalazła się w jego twórczości. Bardzo znany obraz, bardzo charakterystyczny, no i chyba bardzo rozpoznawalny. Tak? Od razu jak widzimy ten obraz, wiemy, kto trzymał pędzel podczas jego malowania. No właśnie, na stulecie konstytucji, uchwalenia Konstytucji 3 maja powstały dwa obrazy. Obydwa są słynne, ale oczywiście Matejko jest Matejką. Jan Styka namalował swoją Polonię. Obraz, który jest kiedyś we Lwowie, teraz we Wrocławiu. Natomiast Jan Matejko namalował rzeczywiście ostatnie swoje monumentalne dzieło. Przeznaczył je na zamek. Na ten zamek trafiło dopiero po jego odbudowie. Ale jest to dzieło niezwykłe po prostu, dlatego że jak w przypadku każdego swego arcydzieła giganta, no, to nie była jeszcze epoka kina, więc Matejko przygotował się znakomicie, studiując źródła pisane, studiując kostiumy z epoki czy ubiory z epoki. No i powstała opowieść, która jest opowieścią kompletną, opowieścią właściwie o tych, którzy jak Jan Dekert już wtedy nie żyli, ale pojawili się na obrazie dlatego, żeby po prostu powiedzieć o pewnym triumfie mieszczaństwa, które doczekało się wreszcie uznania w Rzeczypospolitej, ale na obrazie pojawia się też i Tadeusz Kościuszko, i książę Józef Poniatowski, chociaż najprawdopodobniej nie mieli okazji wziąć udział w tym wspaniałym wydarzeniu. Ale podkreślmy przede wszystkim, że Matejko, malując w Krakowie obraz dla Warszawy, przewidując odrodzenie państwa polskiego i umieszczenie tego obrazu na zamku, wybrał znakomity moment, wybrał moment tego właściwie triumfu. To jest właściwie procesja triumfalna, która idzie z obrad, sali obrad w zamku, udaje się do katedry. No i mamy po prostu opowieść tak kompletną, tak niezwykłą, tak wzruszającą, że ja muszę powiedzieć, że ilekroć raz jestem na Zamku Królewskim w Warszawie i patrzę najpierw na Rejtana, bardzo często zestawianego z tym obrazem, i na właśnie Konstytucję 3 maja, tak naprawdę uroczystą procesję, którą, na której przodzie kroczy król, w której środku widzimy Hugona Kołłątaja i marszałka Małachowskiego i przedstawiciela Litwy w postaci Nestora Sapiehy. Wszystko to razem jest niesłychaną zupełnie opowieścią. To jest absolutne arcydzieło, majstersztyk malarstwa historycznego. Panie profesorze, wspomniał pan o Rejtanie. Wszyscy Polacy znają, a przynajmniej powinni znać gest Rejtana, tak, rzucenie się na próg, próba zatrzymania posłów, zatrzymania tragicznego biegu historii. Natomiast na tym obrazie, o którym rozmawiamy, jest również gest o bardzo podobnym znaczeniu, tylko niejako arebur. Tutaj szlachcic Sutarzewski próbuje zawrócić tą próbę uzdrowienia Rzeczpospolitej, również rzucając się teatralnie niejako pod nogi procesji. No właśnie, to jest rzeczywiście w tym opowiadaniu historii Suchorzewski, który zagroził już wcześniej, że zabije swojego 5-letniego synka, jeśli dojdzie do uchwalenia konstytucji. Proszę zwrócić uwagę, jakiej klasy jest to szantaż. No i oczywiście on nie rzucił się w czasie tej procesji na tego swojego synka z nożem,
Stało się to w sali obrad, ale rzeczywiście Matejko go umieścił, przedstawił go w momencie, w którym on w parterze, właściwie jakby człowiek upadły, człowiek, który za długi karciane, sprzedany Moskwie. I tam te karty się w ogóle wysypują mu z kieszeni, jeżeli się dobrze przyjrzymy. Wysypują się karty, więc tak, panie redaktorze, ma pan całkowitą rację. Ten obraz i w tym szczególe jest kapitalny, że on po prostu przywołuje no, człowieka, który przegrał życie w karty, przegrał Polskę, czy chciał przegrać Polskę w karty, chciał zabić własne dzieci. Na szczęście to dziecię zostało obronione. Nawet wiemy, że był taki poseł o nazwisku Kulbicki czy Klubicki, który powstrzymuje rękę. To jest prawdziwa postać historyczna. A więc w tym parterze, tuż obok właściwie nóg Hugona Kołłątaja, którego widzimy po środku i właściwie u stóp też tych, którzy niosą marszałka Małachowskiego, obok marszałka Małachowskiego widzimy właśnie reprezentanta Litwy, którego pana marszałka Sapiehę, którego niosą inni ludzie na ramionach. Więc jest to właśnie, popatrzmy, w dolnej partii rozgrywa się ta właśnie scena szantażu. Ta próba powstrzymania biegu historii, a tu widzieliśmy przed chwileczką księcia Józefa Poniatowskiego na koniu. Oto opowieść Arebur. Rejtan. Skoro pan wspomniał Rejtana, to niech tylko może powiem na chwilę, otwierając nawias, że kiedy otwieraliśmy wystawę w Louvre-Lens we Francji, to obraz Rejtana robił tak niesłychane wrażenie na wszystkich oglądających. Był minister kultury Francji, który naprawdę się tym obrazem zachwycił. Matejko był w stanie budować niesłychaną dramaturgię. Ten gest Rejtana, który otwierał wystawę, podobnie jak gesty, które widzimy tutaj, bo jednak w tym obrazie pojawia się parę rzeczy, które pokazują Matejkę jako mistrza, który potrafi budować dramaturgię. Zwróćmy uwagę, w ilu miejscach są te prawice wyrzucone do góry. No jedna, Małachowskiego, akurat jest tą ręką, która niesie dokument jakże słynny. Niech tutaj otworzę jeszcze raz nawias i niech dodam, Kazimierz Nestor Sapieha jest obok właśnie marszałka Małachowskiego. Niech państwu może powiem, że warto jest na zamek tym bardziej się wybrać teraz, żeby zobaczyć nie tylko Rejtana i tą procesję triumfalną, Konstytucję 3 maja. Na zamku trwa wystawa poświęcona właśnie marszałkowi Małachowskiemu jako polskiemu Arystydesowi, co niech podkreślę, pokazuje ten wymiar, dokument spisany po łacinie i po polsku, pokazuje nasz niesłychanie silny związek z kulturą łacińską, z tradycją, która nas wiąże z Europą Zachodnią i właściwie w pewnym sensie moglibyśmy powiedzieć, że cała ta opowieść, ten triumfalny wymiar tego pochodu, obecność dodajmy także Andrzeja Zamoyskiego i Stanisława Staszica jako tych, którzy no, właściwie są tymi, którzy nie do końca im się udało przeprowadzić sprawę włościańską, ale generalnie biorąc, jeszcze raz podkreślmy, i ten wizerunek zamku, który widzimy w prawym górnym rogu, i te chorągwie, które są niesione, i ubiór Stanisława Augusta Poniatowskiego, który tak pięknie włączył się w powstanie Konstytucji, podobno w dużej części ją napisał, i obecność Ignacego Potockiego, który był jednym z autorów Konstytucji, i cała plejada osób, i wspomniany Dekert, i wszyscy inni, oni po prostu są tym właściwie poematem malarskim. O, właśnie mamy tutaj wspaniały opis, który powinien każdy z nas, każdy Polak właśnie 3 maja oglądać, żeby sobie uświadomić, że to jest jeden z tych najwspanialszych momentów w dziejach Polski, gdzie intelekt narodu przygotowywanego, dodajmy, to by się nigdy nie stało. Konstytucja nie zostałaby uchwalona, gdyby nie kolegium nobilium Stanisława Konarskiego. Gdyby nie oczywiście w Komisji Edukacji Narodowej i gdyby nie szkoła rycerska, która funkcjonowała w murach Uniwersytetu Warszawskiego, czyli potem tam się pojawił uniwersytet, czyli w miejscu dawnego pałacu zwanego Pałacem Kazimierzowskim. Więc konstytucja uchwalona 3 maja, którą tu Matejko przedstawił jako rodzaj triumfu właśnie nad trudnościami politycznymi, w jakich Polska się znalazła, jest emanacją tych wszystkich reformatorskich prądów, które trwały w Polsce od połowy wieku XVIII. Szkoda tylko, że konstytucja no, stała się właściwie legendą, stała się mitem założycielskim nowego państwa czy państwa odrodzonego,
ale pozostaje wraz z obrazem Matejki czymś niesłychanym i jedynym w swoim rodzaju. Panie profesorze, wspominał pan o niezwykłej dbałości, z jaką Matejko studiował realia epoki, którą miał przedstawiać. I dla nas również ten obraz jest pewnego rodzaju podróżą w czasie do realiów chociażby kostiumologicznych XVIII wieku. Widzimy na tym obrazie, o czym zresztą rozmawiałem z poprzednim naszym gościem, Maciejem Rosarakiem, dwa style ubierania się ówczesnych Polaków. Styl polski, staropolski, sarmacki i styl, jak to wtedy nazywano, francuski. Tak? Mamy z jednej strony podgolone głowy, wąsy, kontusze, szable, krzywe karabele, a z drugiej fraki, peruki, harcapy, kapelusze trójrożne, pończochy i szpady przy boku. Chociaż to nie jest tak, że Francuzi, nazwijmy umownie, noszący się z cudzoziemska Polacy, reprezentują obóz zdrady i zaprzaństwa, a noszący się po staropolsku to prawdziwi patrioci, bo mamy tutaj przemieszanie, tak? Wśród tych osób trafiają się zwolennicy obozu patriotycznego ubrani w kontusze i we fraki i na odwrót. Wśród późniejszych zdrajców mamy przedstawicieli obu mód męskich, jakie wtedy występują. No właśnie, rzeczywiście tak. Więc podchodząc, czy podejmując próbę odpowiedzi na pytanie, które jest z zakresu kostiumologii, dodajmy, że Jan Matejko zgromadził około 1200 eksponatów, malując rozmaite swoje obrazy, nie tylko ten, ale i to malując rozmaite inne obrazy, jak Batory pod Pskowem, czy oczywiście Bitwę pod Grunwaldem. Więc jego studia były tak niezwykle pogłębione, jak malował na przykład Batorego, to szukał Węgra w Wiedniu, i znalazł go zresztą, który Batorego przypominał. A tutaj ilość tych kostiumów, to zostało niedawno opracowane, jest książka, której autorka zadała sobie trud, żeby właśnie całą tą kostiumologię przestudiować. Są takie studia, które dotyczą też tego obrazu. I tak, rzeczywiście mamy do czynienia z wymieszaną modą. No ci, którzy potem przystąpią jak Branicki do oczywiście zdrady narodowej, czy król. Król też jest oczywiście ubrany z francuska, powiedzielibyśmy, patrząc na jego kapelusz trójganiasty, czy bliski stroju francuskiego, ale generalnie biorąc, czy to moda francuska, czy to moda polska, czy podgolone głowy, wszystko to razem pokazuje, jak dalece Matejko, który tak wspaniale przemyślał kompozycję i tego obrazu, no rzeczywiście oddał ducha chwili, bo no właśnie ten obraz ma w sobie tą niesłychaną podniosłość, właśnie te stroje, ich elegancja, ich precyzja w oddaniu wszystkich detali, guziki, wyłogi, czapki. Wszystko to razem po prostu pokazuje, jak ten niewielki postury człowiek był gigantem. Gigantem rzeczywiście malarstwa europejskiego XIX wieku. I trzeba podkreślić z całą mocą, że w tej chwili on jest uznawany po prostu powszechnie i na podstawie tego obrazu i innych za jednego z największych twórców malarstwa historycznego. Bo czy to malując Kopernika, czy to malując Małachowskiego, czy inne postacie, czy Hugona Kołłątaja, on sięga po realia i wiemy na przykład, że gdy nie znajdował modeli postaci czy dokładnych opisów, prosił przyjaciół. My mamy zapisy Gorzkowskiego, jego przyjaciela z czasu, kiedy on ten swój obraz maluje. Przypomnijmy, Matejko umarł w roku 1893, ten obraz powstał w 91. I właściwie jak ciągle jest twórczy, jak ciągle jest precyzyjny w swoich działaniach, jak wspaniale oddał wszystkie te elementy, włącznie z panią Brią, włącznie z panią Grabowską, która towarzyszy królowi, wszystko to razem jest niesłychana opowieść na godziny studiowania i postaci historycznych, i momentu historycznego, i oczywiście zawartości samej konstytucji, bo no, to jest dokument, który mnie do dziś zdumiewa. Niech dodam, że wczoraj z taką wielką przyjemnością po raz kolejny przeczytałem
że tuż po uchwaleniu Konstytucji 3 maja powstało stronnictwo wspierające Konstytucję 3 maja i na początku tego statusu, tego stronnictwa, jak gdyby myśląc z zapowiedzią o obrazie Matejki, który powstanie przecież 100 lat później, jest napisane Fiat Lux, niech się stanie światło. Jest coś świetlistego w tym obrazie, jest coś jasnego w tym przedstawieniu, niesłychanego. Właśnie tutaj nam reżyser pokazał dokument, który jest tym dokumentem, który daje nam prawo, nie tylko dlatego, że jest drugą konstytucją na świecie i pierwszą w Europie, on nam daje pełne prawo, także w tych dniach, kiedy tak pięknie pan prezydent Duda przed chwileczką mówił o tym związku terenów, które były przecież kiedyś, to nie była Polska, to była Rzeczpospolita. To była po prostu rzeczywiście nacja, przecież byli i Ukraińcy wśród tych, którzy brali udział w tym wielkim wydarzeniu, i Litwini, i Łotysze, i wszyscy ci inni. A więc ten obraz jest w pewnym sensie wiatykiem na naszą wspólną drogę w budowaniu po prostu opowieści o tym niesłychanym kraju, który zapowiadał Unię Europejską o, tu właśnie widzieliśmy właśnie Nestora Sapiehę, przedstawiciel Litwy, czyli tak Litwy, naprawdę właśnie w dużej mierze Białorusi, bo Litwą nazywano ogromne tereny obejmujące między innymi dzisiejszą Białoruś, tak? Posłowie z Litwy. Ale dodajmy, że pani Bryon, która jest obok króla, to jest pani księżna z Kurlandii. A więc to jest naprawdę rzeczywiście, jak gdyby ta wysłuchana przeze mnie dzięki telewizji Republika wypowiedź prezydenta na Placu Zamkowym, ona bardzo ładnie wpisuje się w narrację, zresztą przemówienie wygłoszone obok miejsca, w którym znajduje się, jest eksponowana bitwa pod Grunwaldem, więc ten obraz jest w ogromnym stopniu właściwie zapowiedzią, czy inaczej przypomnieniem wielkiego wydarzenia, ale jednocześnie opowieścią o wspólnych dziejach tego państwa, które się nazywała Rzeczpospolita Obojga Narodów, a tak naprawdę była Rzeczpospolitą czterech, czyli właściwie pięciu narodów. I ona, ta opowieść Matejki, ona po prostu, tak jak opowieść zresztą wspomnianego wcześniej Jana Styki, jego Polonia, która raczej przypomina o przywarach i o wielkich bohaterach, także obecnych tutaj. Więc tak naprawdę powinniśmy poznawać dzieła sztuki narodowej, które jest takim swoistym paradoksem, że Polska, która utraciła niepodległość w końcu XVIII wieku, w XIX wieku obrazami zbudowała tą niesłychaną moc marzenia o odrodzeniu się państwa polskiego. Ten obraz, który teraz tak szczegółowo oglądamy, widzieliśmy przed chwileczką księcia Józefa Poniatowskiego, tu jest Kościuszko właśnie, jest podpisany. Więc wszystko to razem jest po prostu, no jakby to powiedzieć, warte podkreślenia raz jeszcze. Sztuka jest jak historia nauczycielką życia, a Zamek Królewski w Warszawie z tymi obrazami, z rejtanem i z tym wspaniałym płótnem, no są po prostu warte rozpamiętywania, bo one są efektem wielkiej wiedzy. O, mamy nawet teraz fragment, znaleźli się przedstawicieli narodu żydowskiego, którzy przecież z Polską związał swoje losy na długo. Więc obraz kompletny, opowieść niesłychana, pełna światła mądrości, Fiat Lux, niech się stanie światło, bo rzeczywiście ten obraz przyniósł nadzieję, która nam pozwoliła potem się odbudować po zwycięstwie w roku 1920. A mam nadzieję, że teraz, właśnie jak już wspomniałem, ponieważ te liczne nacje są tu obecne, które stanowiły no, czynniki składowe, czy elementy składowe tego wielkiego państwa, niech to państwo wróci do swoich jagiellońskich tradycji, niech wróci do swoich tradycji właśnie Rzeczpospolitej, która wprawdzie wtedy upadła, ale stworzyła podstawy choćby Konstytucją 3 maja, a potem dziejami, obrazami Matejki do tego, by stanowić rzeczywiście fragment istotny Europy, która właściwie zapowiadała to, co jest Unią Europejską, tylko odnoszę wrażenie, że to, co proponowała Rzeczpospolita, była naprawdę demokracją, jeśli nawet przesadną, wspaniałą i wielką, a jakby ucieleśnieniem tego marzenia jest Konstytucja 3 maja i zapisy w niej zawarte. Panie profesorze, bardzo dziękuję za ten no, mini wykład tak naprawdę historii sztuki. Profesor Jerzy Miziołek był moim i państwa gościem. Kłaniam się nisko.
Bardzo dziękuję. Pozdrawiam wszystkich widzów Telewizji Republika. Niech się święci 3 maja. Tak jest. A my niebawem wracamy do naszego programu. Kolejnym naszym gościem będzie dr Adam Buława, historyk.